włączyło. Nieważne, ludzie, witajcie, ja jestem Surreal Maniagiello, a to jest kolejny odcinek z Knuffa. Ale jak widzicie, mamy tutaj Five Nights with Froggy, więc o co chodzi? I to jest tak, jak pewnie pamiętacie na Steamie, Scott napisał, że już on sam nie będzie Knuffa wydawał, ale odda prawa autorskie jakiejś innej spółce i jacyś inni ludzie będą tą grę wydawali. I tak też sobie pomyślałem, że przez ten czas, dopóki nie wyjdzie żaden inny nowy FNAF oficjalny, nie fangame, tylko oficjalny, będziemy nagrywali różne fangame'y. Czy słabe, czy dobre, czy zrobione w Unity, czy w Clickteamie, czy w czymkolwiek innym, czy licencjonowane, czy cokolwiek innego. Nieważne, wszystkie fangame, jakie wpadną mi w ręce, to nagram. Czy będzie słaby, czy nie, ocenię, ocenijcie dopiero na nagraniu. To będzie taka seria, że jak nagram jakiś, który wam się spodoba, to nie będę robił z tego jednego serii, to jak zakończę ten odcinek, to następnym się pojawi druga część albo coś zupełnie innego, więc... Rozumiecie. Dobra, już bez gadania, dzisiaj zabieramy się za Five Nights at Froggy 1, czyli mi się zdaje, przynajmniej dla mnie, straszniejszą, jedną tą właśnie najstraszniejszą część. Sam chodzi o klimat. Jumpscary takie... Jumpscary są takie. Ale tutaj nie wiem, czy to widzicie, ale wam zasłaniam kamerką. Czekajcie, o, tutaj to będzie lepiej widać, chociaż chyba też ją zasłaniam, zobaczcie. Tutaj mam drugą część, trzecią i czwartą. I widzę, w ten sposób się dowiedziałem, że są inne części i widzę, w ten sposób się dowiedziałem, że ta gra jest na tyle dobra. Czwarta część jest jeszcze demem, ale z tego co wiem, to stoi w miejscu pracy na dół, więc nieważne. Dzisiaj spróbujemy zrobić szóstą noc, sobotę. Znaczy ja już to wszystko przeszłam, wszystkie trzy części przeszłam. Natomiast tak, dla odcinka zrobimy sobie szóstą noc. Mechaniki wam wytłumaczę pokrótce, bo gadać będzie tutaj dużo gadania. To może sobie tak ustawię. Zmutuj. Wiecie, to ja może sobie wezmę tyle, bo to jest jedna z tych cięższych nocy, gdzie jednak trzymanie tego ekranu w ten sposób jest dość ważne. Nie, on się tutaj o wiele rzadziej pojawia niż... On się tutaj pojawia o wiele rzadziej, ten, może, Golden Froggy, bo w tym, jak to się może nazywało, na wersji na telefonie on się pojawiał o wiele częściej i to było taki ból w dupy, ale ten, pokrótce wam wytłumaczę. Tam mamy takie coś, czego wam na pewno kamerką nie zasłania, bo w innym kierunku stawiam, Oil in the Lamp i Matches. Matches to są oczywiście zapałki, Oil in the Lamp to jest olej w lampie, który tutaj zapalam i właśnie cały czas siedzę na zgaszonym, żeby nie marnować oleju, gdyż jest to, no, nam się skończy, nie będziemy mogli zapalać, a mamy aż dwóch przeciwników, których powstrzymanie to jest zapalenie światła. Jak widzicie również na kamerce, przed nami się zapala światło, to jest również fajna mechanika. I o co mi chodziło z tym klimatem w recenzji? Jakbym zobaczył teraz tego Froggiego, stojącego mi w kącie ekranu, o tutaj widać gdzieś, ja mam tutaj chyba mieszko mam wyłączone, żeby wygląda, ale pokażę wam. No teraz jak mi wszedł, jakbym teraz zapalił, to nie chodzi o to samo, że ten jumpscare mi wyskoczył, tylko on sam jest gnomem ogrodowym. Zawsze jak miałem w ogródku gnomy ogrodowe, miałem zawsze te gnomy ogrodowe, te wszystkie te skrzaty i te inne, zawsze miałem ten, wiecie, pod balkonem. I zawsze tak to robiłem, że kiedy się, nie wiem, bawiłem z Dawidem w coś, no to zawsze tak próbowałem naprzeciwko być, żeby te gnomy były za mną, żebym nie musiał się na nie patrzeć, bo się po prostu ich bałem. One nie wyglądały tak jak ten Froggy, one wyglądały zupełnie inaczej. Gdzieś mam możliwe, że... Nie wiem. No one takie były jak spicy, taki golas w ogóle. Rozumiecie, ale... Godzina druga. Wiecie co wam powiem? Tutaj o wiele ten... O wiele szybciej, znaczy o wiele wolniej lecą te godziny. Powiem tak. Tak powiem, po prostu. Ładujemy sobie pozytywkę. Coś mi zabuczało mocno. Mam grę ściszoną do 45, więc raczej tego nie słyszycie. Nie będę wam to przeszkadzało. Natomiast żeby mi teraz Froggy nie wbił, bo on tutaj jest na tej kamerce. No nie, Froggy, weź wyjdź. Froggy, wyjdź, powiedziałem. Froggy, wyjdź, I said, Froggy, get out. Do you know what I said? I think you didn't. Kurde, chciałem wyłączyć lampę. No, krakrik, krokrik. Tak się inaczej, teraz postaram się wam pokazać zdjęcie tego gnoma, którego tak się właśnie bałem w dzieciństwie.
trafić do części drugiej, do nocy szóstej, która wygląda tak samo jak część pierwsza, no może poza zmianami wizualnymi, więc wybaczcie za słabszą jakość, ale gra ta ma, jeśli się nagrywa w oknie, bo nagrywam bandigamem, co można zobaczyć po znaku wodnym. Tutaj mamy notepad zamiast telefonu, co jest świeżą zmianą i tak mniej więcej ładujemy tylko na pierwszą. How are you? Until now you think that those toys go through the garden in search of you? Then I advise you to think about why they want. Tomorrow I'm going to bring you to a psychiatrist. Perhaps you have stress or something. No nie, akurat bili dwaj naraz. Czy wszyscy trzej naraz? Okay. So it's best to examine you. Keep walking. Bye. Ej. Okej, okay, jakoś mi się, jakimś cudem mi się udało, wam powiem, wytrwać tak ten Frogiego. I ten Frogi tutaj na kamerce, jak on stoi na tej siódemce, to wygląda o wiele fajniej, tak coś mogę po prostu zatwierdzić. Wygląda tak, że o wiele lepiej go widać, mogę stwierdzić, że to jest Frogi, a nie uszy kolczatki. I muszę zgasić już. Nie został kitek. Ja się widzę na tej kamerce, że wyglądam jak debil troszeczkę. Troszeczkę, to nie jest to. Właśnie zauważyłem, jak mało mam ten oilu w lampie i jak mało mam zapałek. No nie. Mam mało masła w lampie. Ludzie, mam mało ludku masełka. Wyjdź. Mam mało masła. A Frogi? Nie chcę, żeby to było widać. On tak super wygląda, jak siedzi na tej kamerze. No powiem tak, nie siedzi. No i akurat teraz... I pewnie jeszcze ten, siedzi tamten gnój. Gdzie to zauważyłem? Że w tym, w tej grze, jak i w Candies jest takie coś, że oni kiedy pójdą pod drzwi, to kurde rzecz! Widzicie, szlak trafi, no. Okej, okay, gasimy. Wiecie, ja czasami w ogóle zapominam te mechaniki, jak oni działają z tego nagrywania, dlatego mówię, że to jest jedna z tych właśnie emocjonujących, klimatycznych części. Bo zapominam, co tu się dzieje czasami. Siedzi za tym Frogi. O Boże. O Boże. Co to jest za... Co za oczy? Dobra, to są tylko te oczy od tych, a więc mogę sobie siedzieć tutaj, dobra. Frogi. Okej, mogę sobie zgasić. Co ja miałem dalej zrobić? A, Boże, przecież to ten, to był chyba kitek. Czy tam tak stało, nie? To był kitek. Nie, to nie był. Nie był. Ten Frogi siedzi jeszcze, więc poczekajmy sobie na chwileczkę, go wygonimy. Wypalimy światełko. Chamber.